intencji rodziny Radia Maria, telewizji Dwa, za rodzinę Radia Maria przy naszej parafii świętego Maksymiliana Parana Kolbe o potrzebne łaski, błogosławieństwo. I druga intencja za zmarłych rodziców Jana Tadeusza Górnia i Krystyny Górnia, czwartą rocznicę śmierci, o wieczny pokój, o niebo dla nami. Boże miłosierny, Ty prawiś do Matki i Zbawiciela Najświętszą Dziewicę Maryję, która wyróżniła się wśród pokornych i ubogich, sprawiłeś pieniądze jej przykładem, oddawali Tobie chłop prawdziwej wiary i upadali w Tobie całą nadzieję zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, młodzież, dla dzieci i dla świętych do Jezusa i nas zaproszę. Ja jestem Gabriel, który stoi przed Tobą.
Tego cudu, że ten kamień podpadł,
i woda z samego wejdzie i będziecie mieli wodę życia. Mamusia, kiedy żegnała swojego syna, ze łzami w oczach mówiła: synu, idź, pamiętaj, ja każdego wieczoru, kiedy będę się modlić, będę zapalała świecę w ognie gromnicy. I będzie to znak dla ciebie, że ja czuwam i modlę się, żebyś szczęśliwie rodził. I tak się stało. Chłopiec poszedł do góry i szukał źródła, które zostały przywalone ogromnym kamieniem przez tego olbrzyma wytłumacza. Kiedy znalazł to źródło,